Singali gali gali singali gali singali gali gali singali gali tum. Siedział warze pod starym lwem, z czarnych oczu patrzyło źle, ale śmiał się do mnie i rzekł tylko tyle, cicho, cichutko. Moi drodzy, telewizornia Channel. Dzisiaj jesteśmy w takim wyjątkowym miejscu z wyjątkowym gościem, z legendą Sława Przybylska. Tak naprawdę mała dziewczynka z miasteczka podlaskiego. Małego miasteczka podlaskiego. Miedrzeca podlaskiego. Tak, tak. Otóż to. I tam się wszystko zaczęło, prawda? Tam się wszystko zaczęło. Oczywiście. Niech pani powie o początkach. Co pani śpiewała, jak była mała? Mała dziewczynka. Ja właściwie to dzieciństwo spędzałam prawie we wsi mojej mamy, w Drelowie, koło Międzyrzeca, między Międzyrzecem a Białą Podlaską. I to, że byłam w otoczeniu przyrody, ptaków, lasu, zwierząt, psy, koty, krowy, to było tak dla mnie niesamowite i cudowne. Ja to wszystko kochałam, co było tam. Także to Podlasie rozśpiewane, zielone, tam wszyscy śpiewali. Tam przecież kobiety ciężko pracowały, bo jak to na wsi. Przychodziła na przykład jesień, to one się zbierały i tam łuskały groch czy fasolę, ale to nie to, że jedna czy dwie, tylko sąsiadki, bo tam się wszystko robiło wspólnie. Mhm. Sąsiedzi pomagali tym, budowali, jeśli dom się budowało, to nie to, że ci właściciele, tylko cała wioska. I cała wioska tworzyła wszystko, więc ten śpiew przy każdej czynności istniał. Od narodzenia po kres życia były przyśpiewki, była muzyka, były tańce, były kapele i to była ich naturalna potrzeba. Także myślę, że ten zastrzyk, czy ten imperatyw, który mnie dotknął w dzieciństwie, imperatyw śpiewania i tańca, to właśnie zawdzięczam dzieciństwu na Podlasiu. A czy jak była taka czynność darcie pierza, to potrafiła się pani dosiąść do tych kobiet i śpiewać razem z nimi, czy nie? Czy nie odważyła się pani? Nie, jako dziecko ja nie, tylko dorosłe dziewczyny, które już wiedziały jak i co. Ja tylko słuchałam, jak one śpiewają i uczyłam się i znałam wszystkie te przyśpiewki ludowe. Kiedy wołam za nim z oddali, wspomniała pani o tańcu. Wiem, że tańczy pani po swoim domu, kiedy na przykład ogląda Jezioro Łabędzie. A co jeszcze? Co pani wprawia taki taneczny nastrój? Co pani musi usłyszeć, żeby zatańczyć? No to pani tak biega po domu i tańczy? To jest tak, że ja uwielbiam te południowe rytmy, Kuba, prawda? Jak byłam na Kubie, to nagle znalazłam się w stolicy i tam była, usłyszałam muzykę, kawiarnia czy tam, i w środku była dziewczyna, która śpiewała. Więc ja za szybą zaczęłam tańczyć i też śpiewać, więc ona mnie poprosiła do środka. Ja poszłam do środka, oni grali, a ja tańczyłam. I potem wychodzimy na taki duży plac, gdzie była katedra i były dwie hinduskie grube, które stały i po prostu pozowały i za to miały pieniądze. I jak ja podeszłam, to one krzyczały: balerina Polaka, balerina Polaka. Już się do... że tamci poszli, aha, tu przyszła taka i to Polka jest i ona tańczy. No, i ja tańczyłam z nimi i to było cudowne, bo ja potrafiłam się... Kubańczycy są tak roztańczeni, mają tyle radości, mimo że mają przecież
straszne, biedne życie jeszcze do tej pory, jak patrzyłam te drutem samochody, tego, nie mają co jeść. Jak tylko jest kolejka, to się ustawiają. Nieważne, to tylko jest kolejka, znaczy coś będzie. Dochodzi do tej kolejki, a tam biustonosze sprzedają tylko. Bierze ten biustonosz. No więc ta bieda, która była tam, a jednocześnie, co mnie fascynowało, że mimo tej biedy oni się cieszą. Ale to może jest przywilej klimatów. Tam, gdzie jest piękny klimat, gdzie jest słońce, we Włoszech przecież, czy w Hiszpanii, to wszyscy powiem tańczą, bo słońce daje nam ten zastrzyk energii i radości. Niestety w Polsce dużo nie ma tego słońca i nie pije się wina, tylko wódkę. A tam, gdzie na południu, pije się wino po prostu. A czy w latach 60. na prywatkach tańczyła pani rock'n'rolla, twista? Jak to było? Na przykład przy Presleyu? Tańczyłam. Tak? Przecież ja byłam w kabarecie Stodoła, a Stodoła to była roztańczona. Były po spektaklach, były po prostu tańce i rock'n'roll. Ja tańczyłam, oczywiście, że tak. A jeśli chodzi o muzykę, bo powiedziała pani, że muzykę przecież znała się z filmów. Oglądały się filmy, nie było tak naprawdę radia, tak, telewizji. Oglądało się filmy, znało się muzykę. Czy na przykład Beatlesów, czy Rolling Stonesów widziała pani w jakiejś kronice? Była Beatlemania wtedy, Beatlesi byli sławni na latach 60. Czy panią też zafascynowali, czy nie? Oczywiście Beatlesi tak, Beatlesi tak. Natomiast ja teraz słucham tylko, ja słucham tak, Czajkowskiego. W ogóle muzyków rosyjskich, klasycznych, niezależnie od tego, że teraz niektórzy z powodów wojny wyrzucają, prawda, kompozytorów klasyków. To w ogóle jest absurd, bo piękno nie ma nic wspólnego z polityką, prawda, jeśli istnieje. Kubańska muzyka, którą mam bardzo dużo i lubię tańczyć, tango argentyńskie, uwielbiam też. Tango jest, ja mówię, narkotykiem prawdy. Jest w tym pasja, jest w tym radość, jest w tym tragedia i to wszystko ma tango. Żaden taniec tego nie ma jak tango. Czyta pani poezję? No, oczywiście, bez poezji to nie istnieje. Poeci pani czasów to Młynarski, Kopta, kto jeszcze? Jakich poetów pani uwielbia? Przede wszystkim tak. Bardzo lubię Lipską, bardzo lubię i mam bardzo dużo książek i poezji, piękne. Zresztą poznałam ją osobiście i byłyśmy w kontakcie. Bardzo lubię Iłakowiczówny i nawet śpiewałam jej rzeczy, znaczy wiersze, które do wierszy skomponował muzykę Tillman. Bardzo lubię García Lorca oczywiście, hiszpańskie flamenco, które uwielbiam, portugalskie fado. Do Hiszpanii tam 15 razy chyba byliśmy i to flamenco jest też, tak jak tango jest, ja mówię, narkotykiem prawdy, to flamenco, gdzie jest i tragedia, i jest miłość, i jest ta zmiana rytmów cudowna, prawda? I flamenco tańczone, flamenco śpiewane. Dobrze, że mam mezzo i mogę oglądać bardzo często właśnie hiszpańskie balety, a szczególnie flamenco. Jak również argentyńskie tanga, jest Piazzolla, prawda, który był kompozytorem, no i na tym bandeonie cudownie grał. Także kocham tą klasyczną muzykę bardzo, i Mozarta, i Bacha, ale najmniej słucham, w ogóle nie słucham muzyki rozrywkowej, i nie oglądam programów rozrywkowych żadnych, tylko oglądam, mówię, mezzo, gdzie są opery, gdzie są balety. Dookoła piecach tłum
Agnieszka Osiecka była wspaniałą poetką. Czy ona przychodziła, Agnieszka Osiecka, do pani z wierszami, czytała je pani i mówiła, słowa, zaśpiewaj moje, co zaśpiewaj? Mówiła tak? No wiele, ponieważ ona to, co przeżywała, potem przerzucała to w wiersze i bardzo często przychodziła do mnie, ten wiersz napisała. Ja mówię, albo nie, z jakimiś swoimi przeżyciami. Przyjechała do niej z Londynu jej taka ciotka, nie mogła przedtem dostać wizy, wreszcie przyjechała, a ponieważ była pianistką i jednocześnie związana z kręgami artystów, chciała zobaczyć tą Warszawę po latach, bo całą wojnę tam przeżyła. No i strasznie rozpaczała, bo ani domów, ani ulic, ani nic. I Agnieszka przemówisz, no, tak przeżyłam to spotkanie z nią, bo chodziłam, ja mówię, napisz wiersz. I ona napisała i przyniosła mi, i stąd powstał Świętojański chleb. Bardzo dobra pieśń, ale może zbyt, nie była rozrywkowa, taka, tylko bardzo smutna. Także tak, Agnieszka mieszkała, ja mieszkałam blisko niej przez jakiś czas. Na Czeskiej Kępie. Tak, ja na Czeskiej, ona na Katowickiej chyba. I bardzo często żeśmy się spotykały u niej głównie, tak. Ponieważ miała kota, ja uwielbiam koty. Także były to spotkania bardzo częste. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Na Trójmierski poszli ślad. Pani te spotkanie wielkie muzyczne, grała pani ze wspaniałymi muzykami, też z Krzysztofem Komedą. Jaki był Krzysztof Komeda? To prawda, że on cały czas grał? No nieustannie grał, rękę musiał cały czas mieć na pilnie? Jak to było z nim? Jaki on był? On był tak zamknięty, że nie można było dotrzeć, ani się zaprzyjaźnić, ani... Ja nie pamiętam w ogóle z nim rozmów, bo on był zamkniętym człowiekiem absolutnie. Może ktoś dotarł tam i się zaprzyjaźnił z nim, ale... Ja nie mogłam. On oczywiście opracowywał ten nasz program Tingle Tangle i bardzo pięknie to grał i ten kwartet, ale nigdy nie było żadnej rozmowy na tym. Ja miałem dziwny człowiek, ale Krysia Sienkiewicz, która była w tym tinglu, jakoś ona umiała do niego dotrzeć, ona miała niezwykły taki szarm i kontakt z ludźmi nawiązywała bardzo łatwo. Mnie było wtedy trudno, a ona jakoś z nim bardzo, bardzo się zaprzyjaźnili. Pamiętasz, była jesień, pokój numer 8, korytarza mrok. Już nigdy nie zapomnę hoteliku podróża. Jest wiele wokalistów młodych, robią kariery różne, jednym się udaje, drugim nie. Jaką pani by dała dla nich radę, żeby przetrwać na scenie, żeby cały czas kontynuować swoją karierę, żeby no, dotrwali do takiego wieku i też tyle lat śpiewali na scenie co wy? Co to muszą robić te młode wokalistki? Jeśli ktoś ma pasję prawdziwą, to ta pasja go chroni, bo on, ta pasja jest właśnie tym rozkazem. No, innego nie mogę robić, tylko to właśnie. Jeśli ma się to w sobie, no to coś przetrwa, ale jeśli to było takie sobie letnie, no to mija. Życzymy zdrowia, wytrwałości i tego, żeby pani śpiewała jak najdłużej nam. Niech pani śpiewa cały czas. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.